z wielką przyjemnością mówię, to jest prezentacja drużyny. Poproszę Państwa o wielkie brawa. Niezwykle skutecznie. Zapraszamy najpierw trenera Rafała Dobruckiego. Panie trenerze, zapraszamy do mikrofonu. Klasa chłopaków, że na tym torze, który naprawdę oddany został w tym roku na początku na wiosnę i wymagał od chłopaków naprawdę dużo pracy, uwagi i poświęcenia, żeby zdążyć za nim, żeby dobrze się przygotować na każdy mecz. Wydaje się, że to i tak było mistrzostwo świata, to co oni zrobili w tym roku, więc jeszcze raz gratulacje dla nich. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy w bardziej komfortowej sytuacji. Tor będzie też bardziej do ścigania, nad tym też pracujemy. No ciężko trenujemy, bardzo staramy się mieć ten trening rozbudowany i no, na pewno to ma niemałe znaczenie to, że w sezonie cała drużyna się fajnie spisuje. No, tak jak powiedziałeś wcześniej, trzy lata z rzędu jesteśmy w playoffach. No, brakuje nam tylko tego jednego stopnia wyżej, tak. Czy masz satysfakcję, powiedz lepiej? Satysfakcję mam ogromną, bo drużyna cała idzie równomiernie, a poza tym chłopaki spełniają się indywidualnie w klubie i odnoszą fajne sukcesy indywidualnie. Przywożą blachy z mistrzostw świata, z Europy, także no, widzę, że to jest, idzie wszystko w dobrym kierunku, i no, tylko się cieszę chyba. Maćku, nie wiem, czy słyszałeś, o czym z Mariuszem rozmawialiśmy, to znaczy o waszych treningach. Ciężko jest? Wystarczy popatrzeć na Mariusza, jak on dobrze jest przygotowany. Mało się uśmiecha. Mariusz często się uśmiecha, więc to nie jest problem. Szczerze mówiąc, ciężko byłoby wymyślić inną osobę, bądź wyobrazić sobie, która mogłaby poprowadzić te treningi lepiej niż Mariusz. Mariusz jest naszą drużyną od bardzo dawna. Od mojego początku kariery już, od mojego początku już zacząłem trenować z Mariuszem i do tej pory to cały czas trwa, więc wszystko działa dobrze, więc wydaje mi się, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Maćku, to jest kompletna paczka za twoimi plecami, ale ty zrobiłeś też szlachetną paczkę w tym roku. Jak to wyglądało? Tak, to już jest trzecia szlachetna paczka, którą wykonałem. Co roku staramy się pomagać jak tylko możemy, jeżeli mamy czas i możliwości, to jak najbardziej. Cóż, tutaj jeżeli chodzi o przygotowanie, to tutaj Mariusz ma nad tym całą władzę. Mariusz co roku wprowadza nam nowe treningi, nowe jakieś ulepszenia, więc tutaj zostawimy to Mariuszowi. Z mojej strony na pewno zeszły sezon dużo mnie nauczył i też pokazał rzeczy, które muszę gdzieś tam poprawić bądź zmienić, więc wydaje mi się, że z roku na rok to doświadczenie jest coraz większe i dużo lepiej mi się idzie. Przemek jest ciekawym zawodnikiem, dlatego że w Ekstralidze jeszcze nie startował, a w prezentacji drużyny ekstraligowej brał już udział, więc stresu absolutnie nie ma. Nawet jest luzik. Przemku, Jasonie, powiedz, bo wywołaliśmy ten temat, jak to doświadczenie, czego się nauczyłeś w Poznaniu? Zapytam wprost. W Poznaniu nauczyłem się jeździć. To już dużo. Nie no, zdobyłem dużo cennego doświadczenia. Była to dla mnie duża nauka. Pierwszy mój ligowy sezon w drugiej lidze, także myślę, że powinno być coraz lepiej. Maksym Drabik w własnej osobie. Zostałeś mistrzem świata juniorów. Świetny wynik. Krótkie podsumowanie twojego sezonu. Jesteś zadowolony? Jaką sobie ocenę wystawisz? Cóż, ciężko mi tutaj samemu siebie oceniać. Generalnie sezon bardzo ciężki. Było trochę kontuzji, było trochę
trochę zwycięstw. Generalnie myślę, że zrobiliśmy z całym teamem, jak sam zrobiłem, mały kroczek do przodu i mały postęp, a to jest najważniejsze. Cieszę się i zakończyłem ten sezon cało i zdrowo, więc to jest dla mnie najważniejsze. I jako nagrodę za tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów Maksym poleciał do Andory. To jest pomiędzy Francją a Hiszpanią. Jak było na tej gali? Było naprawdę prześlicznie. Polecam to miejsce, bo jest ze świetnym klimatem, jest w samej dolinie umiejscowione, więc jest naprawdę, naprawdę prześlicznie. A o Andorze może nam opowiedzieć troszkę więcej Max Frick. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zostać indywidualnym mistrzem świata juniorów i wtedy wybiorą się Państwo do Andory. A propos IMSI, Maksiu, ty startujesz w przyszłym roku w cyklu Mistrzostw Świata Juniorów? Cóż, sam się nadal zastanawiam nad tą kwestią. Jeszcze nie wiem, jak to dosłownie i dokładnie wyjdzie w sezonie, więc wertuję swoje myśli w głowie, a jest generalnie gdzieś tam czas na zastanowienie się zimą, więc mam ten czas na przemyślenie kilku kwestii, więc też nie jest pewne i sam do końca nie wiem, gdzie dokładnie wystartuję. Dziękujemy bardzo, tyle. Maksym Drabik, wielkie brawa. Skubi! Zapraszamy Skubiego! Było wiele wspaniałych momentów, ale najbardziej tak naprawdę utkwił mi ten początek sezonu w moim wykonaniu, gdzie dość fajnie szło. No i oczywiście końcówka, kiedy zdobyliśmy srebrny medal. To był 12 wyścig. Pamiętasz, co się wtedy stało? Tak, zdecydowanie takie wyścigi zostają na pewno w głowie, kiedy po dwóch nieudanych wyścigach wjeżdża się do tego trzeciego i udaje się wygrać ten wyścig. To naprawdę jest niesamowite uczucie. Ty i Daj przywieźliście na 5-1 Krzysztofa Kasprzaka między innymi i wtedy to był jasny sygnał do ataku i dzięki temu Sparta znalazła się w finale. Pamiętają Państwo ten moment? Pamiętam. Niekoniecznie mówmy, że dzięki temu, bo tutaj cała drużyna na to pracowała, więc... Między innymi dzięki temu, bo od tego się zaczęło. Za i przeciw. Jakie było za i przeciw a propos tego, że zostajesz w Sparcie? Myślę, że nie było żadnych przeciw. Tak naprawdę tutaj zarząd, trenerzy, wszystko mi do tego stopnia odpowiada, że nie miałem żadnych innych myśli nawet. Co Państwo na to? Przekonałeś naszych kochanych kibiców. Damian Drusz, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Twoje króciutkie podsumuj, jak było w sezonie 2017? No, króciutko up and down, nie? Trochę przegrywałem kiedy niekiedy sam sobie w głowie. No, na czym muszę popracować? Ten przeskok z pierwszej ligi do ekstra jest tak naprawdę duży. Byli fajne momenty w tym sezonie, jak brać ekstraligę. No i były też takie, gdzie zawiodłem przede wszystkim sam siebie, no i potem was i drużyny, nie? No, obiecuję, że będę ciężko pracował w tej zimie, głównie w głowie. Trzymamy za słowo. Będzie pracował w głowie. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Jak to z tymi kibicami jest? Jak jest z atmosferą na nowym olimpijskim, Wacław? Z dobrą literką to powiedziałeś. Mam nadzieję, że troszkę poprawiłem ten polski język od tego pierwszego roku, co byłem tutaj. Cały urok w tym, naprawdę. No nie, no oczywiście tak jest. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim fanom, co byli z nami przez cały sezon, bo było ich naprawdę mega dużo i dziękuję i chciałbym, żeby przyszły rok było tak samo. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, Waszek, ale Maciek Janowski powiedział, że ty się tak strzaskałeś na solarium, w sensie taki opalony jesteś. A to nieprawda podobno. Chyba tak wyglądam, ale przedwczoraj wróciłem z wakacji, gdzie było fajnie, ale wiem,
więc zaraz będzie sezon, musimy się przygotować. To szybko wracałem, ale było tam fajnie. A było ci smutno, bo wiele, myślę, także z Państwa liczyło na to, że dostaniesz dziką kartę do tego, żebyś był stałym członkiem cyklu Grand Prix. Liczyłeś na to? Tak naprawdę nie liczyłem na to. Miałem po prostu wywalczyć sobie ten awans i nie czekać na dziką kartę. Nie udało mi się, to trzeba się gotować na następny rok i jechać. Ale ja rozumiem, że cel z drużyną Betard z Wartą Wrocław jest jaki? Złoty. Złoty cel. Oczywiście. Proszę, Kmilik, pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Prosimy kolejnego zawodnika, Gleb Czugunow. Może być odrobina tremy. Pierwszy raz jest we Wrocławiu, to się z Państwem widzi. Dajmy wielkie, ogromne brawa. Gleb, to dla Ciebie. Powiem Państwu więcej. Jutro Gleb obchodzi swoje 18 urodziny. Dobrze, gdyby jednak coś powiedział, nie? Prawda? Gleb, to jak się, jak jest 100 lat po rosyjsku, powiedz? 100 lat. Aha. A co się robi w Rosji z okazji urodzin? Co u ciebie? Jak świętujesz urodziny na przykład u siebie? Normalnie, jak wszystkie ludzie. A, jak wszyscy. Dobrze, no takie pytanie, taka odpowiedź, oczywiście, konkretna. Powiedz, jak twoja kariera się rozpoczęła, Gleb? Jak to się stało, że ty trafiłeś do żużla? Skąd to się wzięło? No ja jestem z Solowatu, to miasto, gdzie urodził się Emil Sajfudinow, tak. I z tego miasta ja zaczynam jeździć na żużlu i w 15 lat przyszedł do Megalady, Toliati i zaczynam jeździć tam. Teraz tutaj. Nie? I Emil mieszka, wczoraj to mówił, Gleb, jak daleko od ciebie? Bo to jest, na pierwszo to jest jak daleko? To jest, nie jest daleko, no, po prostu nasze miasto takie mało, to on żyje w jednym końcu miasta, ja w drugim, nie? No i ci można za 10 minut. Czyli 10 minut, a samochodem podobno nawet 4. Gleb, jaki ty sobie cel stawiasz? Co byś chciał osiągnąć w sezonie 2018? Bo jesteś wsparcie, no i pewnie też nieprzypadkowo tutaj trafiłeś. Ja chciałbym robić to, co ja lubię, nie? Jeździć na żużlu i robić to jak można lepiej. Tak, bardzo dobrze. A tor wrocławski, co sądzisz, to są brawa dla ciebie, co sądzisz o torze wrocławskim, bo nie miałeś okazji tu jeszcze startować, ale byłeś na stadionie podczas zawodów. Tak, tor jest, ja tak myślę, niemały, to trochę duży, nie? Ja lubię takie tory. No zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Konkretnie. Gleb Czugunow. Dziękujemy bardzo, Gleb. Dziękuję. Niektórzy dziennikarze, kibice także mówią Max Frike, niektórzy Max Frik, więc my pytamy posiadacza, właściciela tego nazwiska, jak poprawnie mówimy, czy Max Frike, czy Max Frik. The correct pronunciation of my name is Max Frik.
Poprawna wymowa nazwiska Maxa to jest Max Frick. Niektórzy mówią, że tam jest aż jeszcze E i mówią czasami Frickę, ale tego E tam nie ma. Max jest po prostu Frickiem z K na końcu. I ze Sparty teraz. Proszę Państwa, jeszcze pytanie takie, które też zadajemy nowym żużlowcom. To znaczy, to jest taki test wrocławianina, więc pytamy, jaka postać jest symbolem miasta Wrocławia. Ale żeby było łatwiej, mówimy o trzech możliwościach. Czy jest to kangur, czy jest to krasnal, czy jest to rekin? I got asked this question and it took me a moment to answer, but the wolf. Max doskonale wie, że we Wrocławiu są krasnale. Czyli nie zaskoczyliśmy, ale bardzo dobrze. Prosimy Maxa, żeby był troszkę bliżej mikrofonu. Pytamy teraz Maxa o to, czy był w mieście, zobaczył centrum miasta, czy był na przykład także na jarmarku. No i też może, czy jadł szaszłyk, zapytamy na jarmarku. I've been through the city before in the past. It's really nice. I love it here. It's such a beautiful city. But I haven't on this trip yet. So maybe later tonight or something, I might get in to have a look at the Christmas market, hopefully. To nie jest pierwsza wizyta Maxa we Wrocławiu, więc już troszeczkę miasto zwiedził, był w centrum. Ma w planach wybrać się na świąteczny jarmark, ale do tej pory mu się nie udało. To jest taki cel na przyszłość, może po prezentacji. To jeszcze zapytamy, co zdecydowało o tym, dlaczego Max zechciał być z nami, dlaczego podpisał kontrakt i dlaczego zdecydował się na to, żeby reprezentować w najbliższym czasie Betard Spartę Wrocław. The change of teams is a tough decision, but it's a great club here. Everyone in the club has progressed so much in the past, so I think it's a place where I can develop myself as a rider and get better, and hopefully do really well for Sparta. Zmiana klubu to nigdy nie jest łatwa decyzja, ale patrząc na zawodników, którzy tutaj są i to, jak się w tym klubie rozwinęli, to Maxa przekonało, żeby dołączyć do Sparty, bo ma nadzieję, że on również będzie mógł się tutaj rozwinąć i że będzie szło mu bardzo dobrze. Na to Max liczy. Max Frick! Proszę Państwa, w zeszłym roku go nie było, bo przygotowywał się do ślubu. W tym roku jest. Zapytamy go za chwilę o to, jak się czuje w roli ojca. Panie i panowie, Taj! Oglądamy! Tak donoszą portale różnego rodzaju, że Taj wykonał sobie kolejny tatuaż na ciele, a wiemy, że ma ich sporo. One oczywiście, każdy ma określone znaczenie. Ale czy ma nowy tatuaż? Yeah, got a couple, but nothing, no new ones. Just touching up some of the ones that were a bit fucked up. So. No, coś tam robiłem, ale to nie są do końca nowe tatuaże. Coś, co się wcześniej, ładnie mówiąc, nie udało, zostało troszeczkę poprawione. Jest ktoś, kto mu pisze tę biografię i jest szansa, że ona się niedługo ukaże. Pytamy o to, kiedy, jeżeli jest taki termin, i pytamy także o to, czy będzie można w języku polskim poczytać. Yeah, so the guy that's been helping me do my book is a little bit lazy and hasn't done the job that he was supposed to do, so it's been put back 12 months and the company that's making the book have said that they'll do a Polish translation and maybe Swedish and some other countries, so looking forward to getting that out there. I'm only 27 years old, but it's been a pretty crazy 27 years with the World Championships and British Championships and my father passing away and racing in Poland, Sweden, going back to Australia, partying with all my mates. It's going to be a pretty packed book.
premiera książki została przesunięta o kolejne 12 miesięcy, ale książka zostanie wydana. Będzie też wydana w języku polskim i mam nadzieję jeszcze w kilku innych. Bardzo ciężko jest zmieścić 27 lat w jednej książce, biorąc pod uwagę, jak zwariowane jest moje życie. To między innymi sukcesy, które zdobyłem w Wielkiej Brytanii. Dziękujemy bardzo. Tyle to i... Pięknie, dziękujemy. Proszę Państwa, wszyscy zawodnicy zostali Państwu zaprezentowani. To oczywiście nie koniec. Czy jeszcze coś daj? Taj jeszcze mi tak podpowiedział na ucho, że jest najstarszym zawodnikiem w tym gronie i nie czuję się z tym najlepiej.